Witam was, Iron Spider, na tle tego miasta. Jeszcze jedna. No spokojnie. Jest. O. To wiem przecież, no. Dobra. Gazety. Mogę. Jak to się nie kupię większą sieć bombową? Mogę. Kupię, zrobię. Czyli tu jest wszystko gite, tylko zaraz tu polatam może, żeby miał tu jeszcze coś, wiecie, nie? O, kto? Tu tylko ten ma, w misji popatrz. A, bo tu już się tam tepnął. Chodzę, nie przebieram się. O. Gdzie ramiona? O kurde, no. Octavius. Przetestowaliśmy, jest tyle niewiadomych. Działa jak marzenie. No chodź, chodź, zobacz. Toż mi się tak wydaje. Oj.
O kurde. Gdyby zrobić to tak. Sam by se poszło tu. Tu. Okej, okay, teraz by se zboczył w lewo i prosto nie pójdzie. Kurde, będę mała. Pies. Pięknie. O nie. Byle szybko, no śpieszmy się, śpieszmy, żeby o kto nam przeżył. Oj. Doktorze, wykryłem potencjalny problem. Patrząc dość długo, wszędzie znajdziesz problem. Ale fortuna sprzyja śmiałkom. Czas pokazać światu, co osiągnęliśmy. Otto, sieć neuronowa nie wyodrębnia motoneuronów. To może wpłynąć na inne części mózgu, zahamowania, nastroje. Trzeba przeprowadzić więcej testów. Ale dosyć tych testów! Po raz pierwszy w życiu nie czuję się jak nieudacznik. Czuję się. Nie jest pan nieudacznikiem. Ale może dojść do uszkodzenia mózgu. Proszę. Brzmi jak o kto ma dubbing jakby ojca Alvina z Alvini Wiewiórki z Dave'a, no z filmu. Oj, Octavius. Okej. Co teraz? Jak się... Cześć, Miles. Chciałem sprawdzić, jak się czujesz po tych nowinach, Oli. Słuchaj, jeśli nie będziesz chciał już tam pracować, May i ja zrozumiemy. Na początku myślałem, żeby odejść. Ale mój tata zawsze mówił, że bohater to po prostu człowiek, który się nie poddaje. To prawda. Zakładając, że postępuję słusznie. Ja ci załatwiłem tę pracę. Nie chcę, żebyś to robił, jeśli myślisz, że to złe. Ci wszyscy ludzie nie są winni zachowania Martina Lee. Potrzebują pomocy, a ja im jej udzielam. Co to jest za misja?
STU? Nie. O, zrobię to. I to pewnie ta kolejna te po mieście. Punkty. Zadanie. Ja też jestem ścigany. Gdybyś chciał pogadać, to zazwyczaj. Gratulacje, pani kapitan. Dorwaliście zamachowca z ratusza. Złapaliśmy. Jak zwał, tak zwał. Chodzi mi o to, że pracujesz ostatnio ponad siłę. Powinnaś wziąć urlop. Marna ze mnie turystka. Choć może No dobra. Pierwszy raz od dłuższego czasu idę do swojego domu, mieszkania. W sumie to od początku gry, kurde, tu nie byłem, nie? No. Nie, to jest tu. Czasem się nie wyśpię, to trudno. Czy pan Lee odzywał się do ciebie po tym jak... Nie. Ale Martin, którego znam, nie był. Cokolwiek się z nim stało, nie chcę go takim pamiętać. To... Jak tam sprawy z Ember? Wiesz, że... Ona... To jest skomplikowane. Oczywiście. Tak z Peterów. Dzięki niej przetrwałam z Benem ciężkie chwile. Mieliście ciężkie chwile? Pewnie. Zwłaszcza w twoim wieku. To jak? Jesteś z nią szczery? Jakim naprawdę jesteś? Ej, tak właśnie. Chcę posłuchać. No, a my już w drodze. Otto na rozrabiał. Yuri, gdzie jesteś? Zadzwoń jak odsłuchasz. Mam nadzieję, że oddech diabła wciąż tam jest. Zabezpieczony. Jeśli demony dostały się do ciężarówki, to sytuacja jest katastrofalna. Myślałem już, że to wyszło z Avengers. A byłem tu kiedyś, nawalałem. No bo i to. Dobra, szybko to zrobię. Sanctum? Nie, to nie Sanctum. Jak mówiłem, po złapaniu Martina Lee zasłużyłaś na długi urlop. Marna ze mnie turystka. Choć może rozważę, dobrym złapiemy resztę ludzi. Żadne tam wyloty, walizki, tylko długi, twardy. Ale z ciebie imprezo. Ale to nam się pęci. Zasłużyłaś. Oj, kliknąłem 3, ale mnie zadziałało, na szczęście. Oj. Czemu pomocy wytyfy? Tak. Czy możemy jeszcze coś kupić? Z kostiumów? No właśnie, nie. Gadżety?
Przed chwilą nam tekstur nie wczytała. Teksturki się wczytały, a teraz wczytały. O, tutaj chyba tak rozgłomiłem przed chwilą. No i za pieprzy. Rikers, musimy się pośpieszyć. Wskakuj. Co się stało? To był skoordynowany atak. Zaplanowany z zewnątrz. Dotknął wszystkich skrzydeł. Za pół godziny więźniowie z Rikers będą przechadzać się piątą aleją. Oj, oj, oj. A co z oddechem diabła? Sable się tym zajmuje. Ufasz im? A mam wybór? O nie. Trzeba było zapiąć pas. Nie znam się moich nowych ruchów. Ruszam. Cholera, dostali się do zbroju. To źle? Brzmi nie najlepiej. To znaczy, że część więźniów biega sobie z wyrzutniami rakiet. Tak, to niedobrze. Ruszam. Dobra, czas się bawić. Podłóżcie mi boty. Już lecę. Chwila. Ładą mi po aucie! Piękny moment. Boże, piękne. Jak się pozbyć więźniów, nie? O nie, Kingpin? Czy nie?
A powinieneś. Weź się pół. Chciałem tą sieć. Ni uja. O nie. Elektro. Może nie jest tak źle, jak się wydaje. Lubię twój optymizm. Ale zwykle jest jeszcze gorzej, niż się wydaje. Uwaga! Elektro. Ona wygląda jak Felicia trochę. O nie, 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 nie. Au. Pierwsza w nocach obwalczy z Elektro. Błyskotek. Oj. Co za typy? Dlaczego wszystkich wypuszcza? Pójdę do sterowni i sprawdzę, jak bardzo mamy przerąbane. Dobra. Okej. Proszę spokojnie wracać do swoich cel i zamknąć za sobą drzwi. Dobra? Proszę. Chciałbyś. Szynie, poczuwaj. Chciałbym zobaczyć ze skorpionem. Oj. Rajno. A Sandman? O Sandmanie jeszcze tu nic nie mieliśmy, nie? Czemu nie mogę? Gdzie ja mam? Where? Ej, nie, jestem głupi.
Gdzie? Iść do bloku z więzień. No jak? A gdzie jest on? To musi być tu, no. Jestem głupi, nie? Tędy? Nie. A? No ja bez jaj, no. Ej, no bez kitu, ja nie wiem, gdzie ja mam iść. No tu byli i kaz... No tam poszli. Jak ja mam się tam dostać? Aha. Że w taki oto kurde sposób, tak? Jak ja mam się tam dostać? Z deszczu pod rynę. Jak? Gdzieś do góry? Co mam zrobić? Ej, nie, szczerze. Serio, w tym momencie jestem głupi, nie wiem gdzie mam iść. No a wcześniej nie mogłem zrobić tego, no. O, skorpion. O, czyżby wolczur? Fisk. Fisk. Skorpiondo. Straciłam cię na sekundę. Wszystko gra. Nie do końca. Elektro, Rhino i Skorpion są na wolności. A jak tam w innych blokach więzienia? Monitoring już prawie działa. Zaraz opiszę. Dobra, to ja dalej śledzę Elektro. Nie. A nie, te ramiona się serio przydają, nie? No tak jest. Ale co? Gdzie tu dalej? Tu, tędy. Dobra, ale w ogóle jaki fajny ten elektro, nie? Już nie błyskotek, tylko taki żółty jak w Nowej Hol. I ta muzyka. Jeśli powiesz, dla kogo działasz, nie zrobię ci krzywdy. Gdzie? Tu. Czemu nikt nigdy nie korzysta z tej opcji? Oj. Jak w Nowej Hol. Wolczur. No jeszcze się nie zobaczymy. Pomocy panowie. No z tego nie było jak się wydostać. Mam nadzieję, że właśnie od spadku z... od Wolczura, no. A ty ciągle tu, a?
Aj. Jakoś ta wesa, jak to z twarzy mi się nie podoba. Nie? Pieeep. Alekcjo. Au. Wow. Aj, no robię w lewo, kurde, belemole. Zajebiście, no. O kurde, no. To jest prawdziwy gigant. Jeszcze okto tu brakuje, nie? Albo fiska. O, szchu. Skorpion. Peter, daj mi się też trochę pobawić, no. A nie tylko kastenkowo. Martin mi się wydaje najsilniejszy tu być, no. Strasznie silny. Au. Aj. Octavius. Teraz to już wszystko widziałem. Nie? Co jest? To pewnie on zrobił stroje. Co jest? A sobie spadłem. Ale że Octavius? Stroje dla innych? Rozumiem, ale stroje dla innych? Wow. Zostałem otruty przez skorpiona, nie? Oh, wow. Ta walka była przezajebista. Postanowienie Sinister Six. Powstanie Sinister Six 2. Nie no, jeden, no, ale było tam dwa w tym achievementie. O kto? Czy tylko brakuje goblina Normana, nie? I wtedy to już wszystko gdzie. Nie godaj. O kto nie? O kurde mać. Kurde no. A fisk dalej w pierdlu. Oj.
Oj, maj. MJ. Rhino, chyba. Tak. Ej, to stare zdjęcie. Stań się goblinem. Proszę, chcę z nim jeszcze powalczyć z goblinem. No to by było mega, nie? I Sandman. Au! O kurde, no. Nieźle. Ile? Jeszcze te kości ma człowiek? Sorry za screenę, ale... Chcę... Kur... Sinister... Rajno. Ja pierdolę. To by się przydało. Ona się na nic mi nie stać. Okej, musimy sobie dać radę tak, jak jesteśmy. Teraz na to przygotowanie. Już na samym odcinku zobaczymy ponownie Sinister Six.